Maryla Rodowicz pocięta aż do krocza. Przed koncertem rozegrał się koszmar. Maryla Rodowicz przygotowała na koncert oryginalną stylizację, lecz przed występem doszło do kłopotliwej sytuacji. Piosenkarka zwierzyła się z problemu fanom i poprosiła o pomoc. Odzew był natychmiastowy. Maryla Rodowicz słynie z oryginalnych strojów scenicznych. Legenda polskiej estrady zawsze ubierała się barwnie, nie bacząc na obowiązującą modę. Co roku szeroko komentowane są stylizacje Maryli Rodowicz z Sylwestra. Gwieździe nieraz obrywa się za kicz i przesadę, czego apogeum stanowi pamiętny strój nagiej tancerki z 2013 roku. Spore kontrowersje wzbudziła także zeszłoroczna suknia Rodowicz z nadrukami w postaci wagin i kondomów. Maryla Rodowicz walczyła ze strojem przed koncertem. W ubiegłym tygodniu 77-letnia Maryla Rodowicz grała koncert w Łowiczu, gdzie spotkała się ze swoją słynną przyjaciółką Heleną Wondrakową. Polska piosenkarka wyszła na scenę w oryginalnej stylizacji z pociętego dżinsu. Do tego włożyła kowbojski kapelusz i różowe buty na niebotycznym koturnie. Niestety efektowny strój wymagał ogromnej cierpliwości podczas wkładania spodni. W garderobie gwiazda przeszła istną mękę, próbując wciągnąć nogi w poszatkowane dżinsy. Nie wyszło, powtarzam, ten kostium nie był łatwy. Po pierwsze, włożenie nogi w nogawkę to było wyzwanie. Albo noga wychodziła w połowie, albo nitki wchodziły w palce, albo nitki haczyły się o obcas buta. No mówię wam, koszmar, ale ja się nigdy nie poddaję i trzeba było wymyślić jakiś skuteczny patent na włożenie nogawek. Ciekawa jestem, jaki sposób byście wymyślili, zagadnęła fanów Maryla Rodowicz. Maryla Rodowicz skrytykowana za kostium. Internauci pospieszyli z pomysłami. Nie brakowało jednak krytycznych komentarzy pod adresem 77-latki, w których zwyczajnie doradzano jej zrezygnować z odzieżowej ekwilibrystyki i zacząć ubierać się w końcu jak na swój wiek przystało. Przestałaby pani się ośmieszać. Pani Marylko, wygląda pani komicznie, a te buty nie są bezpieczne. A jak pani złamie nogę albo biodro, to w tym wieku kaplica. Przypomnijmy, że to nie pierwsze problemy Maryli Rodowicz ze strojem scenicznym. Przed festiwalem w Opolu artystka pofolgowała sobie z jedzeniem i obawiała się, że nie wejdzie w przygotowany kostium. Z kolei przed koncertem z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej Rodowicz ledwie doszła na scenę w butach na gigantycznej platformie.